Serdecznie witam wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy 6 stycznia 2024 roku. Chciałbym wszystkich kolegów zaprosić na nasze stoisko do Katowic za tydzień na targi, które odbędą się 12, 13, 14 stycznia, czyli za tydzień. Na bajerkę, na stoisko, pogaduchy o ptakach. Wszystkich swoich klientów zapraszam na bajerę tak zwaną. Jak macie jakieś pytania odnośnie lotów czy coś, to zapraszam. Będzie można zakupić fajne gołębie. Teraz pokażę z jakich. O, pitbull, ty się dałeś? Nie, ale jak widzicie, gołębie u mnie po kuracjach difem wyglądają fenomenalnie. Ale jak u każdego naszego klienta, który się zdecydował zrobienie kuracji na salmonelę 21 dni, to tylko dostawałem pozytywne telefony z podziękowaniami za to, że gołębie się tak zmieniły pod względem zdrowotnym. Ale widać, zimno na dworze, mróz. A tutaj nic ptakom nie przeszkadza. Wyglądają fenomenalnie. Ale to mówię, tak jak mówię. Jeżeli ktoś będzie chciał, to zapraszam na stoisko do nas. Do Katowic, numer stoiska 54. A zresztą my zawsze mamy w tym samym miejscu. Co roku w tym samym miejscu. Nawet jak było w Sosnowcu, to też. Zawsze staliśmy w tym samym miejscu, numer stoiska 54. Ja będę się szykował do parowania gołębi po targach. Z tego względu, że zabieram dość sporo gołębi z rozpłodu, jak i uhodowanych po rozpłodowych gołębiach. I co zostanie, to wtedy sobie przyjadę i połączę w pary. Myślę, że około 15 stycznia, może 20, zobaczymy, bo teraz idą znowu jakieś tęgie mrozy. Ale to chyba nie będzie im przeszkadzać. No i tak jak mówiłem, tutaj ptaszki, które przyjadą z nami na targi, to są wybrane ptaki z bardzo fajnych gołębi z linii Pitbull. To są też paczki. I z linii Verkamena, z linii Elektro. To są te białe gołąbki z tymi plamami. Ale jest ich jeszcze biała samiczka, pełno biała. Także koledzy, zapraszam. Będziemy mieć, myślę, 70 gołąbków do sprzedania. Tyle planuję zabrać i z tego będzie można sobie wybrać, przyjść, porozmawiać, pobajerować, kielicha walnąć. Oczywiście ja mogę polewać, ale nie piję, bo na targach staram się nigdy nie pić, żeby mieć trzeźwy umysł i rozmawiać dobrze z klientami. Pokażemy jeszcze ptaszki na dole, które pojadą z nami. Bałagan na boksach. Jest wielkie sprzątanie przed parowaniem. Mycie misek. Dezynfekcja. Na razie jest tu pusto. Ptaki przyjdą dopiero po targach. To co zostanie sprzedane, to zostanie sprzedane. Co nie zostanie, to będzie wpuszczone na boksy. I wtedy będziemy łączyć pary. I tu jest druga partia gołąbków, które przyjadą z nami na targi. Tu na przykład piękny gołąb z Leo Herremansa, z Golden Blue Leo, połączony na Gino, na podwójną wnuczkę Golden Prince'a od Gino Clique. Te gołąbki się charakteryzują takimi właśnie krawatkami. Jest ich tu kilka.
O, tu jest kolejny krawatkowiec. I tu do góry kolejny. Super, te gołębie się spisują i bardzo fajnie latają. No jest ich tu chyba ze 3 z tej linii. Są gołębie z Elektro. Są gołębie z Van de Bulka. No i gołębie z samicy Jan Hojmans. Także zobaczymy, może weźmiemy coś z Hardy Krugera. Ale to jeszcze się okaże, co tam wybierzemy. Te trzy, te gołębie, które pokazuję, na pewno jadą. O, to jest też wyśmienity samiec po córce płowej, mojej najlepszej samicy rozpłodowej, która w tym roku na wspólnym gołębniku bardzo fajnie dwie samiczki latały. Do finału chyba były bardzo dobrymi lotniczkami, no jedna bardzo tam dobrze się sprzedała. Obserwowałem aukcję do 12 500, chyba później już mnie nie było w domu, to nie wiem jak ta aukcja się zakończyła, ale ptaki się spisały na WG. Nie pamiętam, ale to chyba było WG Krakus, tak, WG Krakus, na Krakusie te samicopłowe dwie super leciały, a zresztą z tej linii bardzo dobrze mi gołębie leciały, bo babcia tych gołębi wydała już minimum z 6-7 gołębi, które miały minimum jeden pierwszy konkurs albo dwa. Także co, koledzy, widzimy się 12 w piątek, zapraszam, stoisko numer 54, ma ktoś pytania, nie cykać się, podchodzić, ja wiem, że nieraz ciężko się tam dopchać, bo dużo ludzi się najdzie, ale dla każdego zawsze znajdę chwilę na bajerę, na porozmawianie o ptakach. Macie jakieś problemy względem zdrowotnym, to myślę, że tutaj jestem w stanie pomóc zawsze. A zresztą w tym roku syndrom tego chorego oka, to kto zastosował preparat DAC2, to wiedział, jak to działa. 3-4 dni nie było śladu, też wiele podziękowań, ale to czekam na was na stoisku. Każdy będzie mógł sobie wybrać jakiegoś fajnego gołębia, jak będzie chciał, bo przywiozę naprawdę super materiał. Tak jak mówię, i z Pitbulli, i z Berkamena, i z Bulków, i z Hojmansa, także i z Golden Blue Leo, z Leo Heremansa też będą fajne gołębie. Także koledzy, zapraszam. No i co, widzimy się w ten weekend. Pozdrawiam, dobry lot.